Piotr Łapin, wiceprezes Polsa Boxing Promotions. Po zakończonej gali w Lubinie zaczniemy od walki wieczoru. Jak się panu podobał boks Pawła Czyżyka? Paweł zrobił show. Można było wygrać łatwiej, przyjemniej, boksując lewym prostym, przypuszczając ciosy sierpowe w locha. A więc Paweł przypomniał sobie, że jest furią, tak? I chciał się pobić, i dlatego trochę nerwów było przede wszystkim w trzeciej rundzie, tak? Kiedy punktował lewy prostym, to było łatwo i przyjemnie. Kiedy stawał w zwarciu, to robiło się niebezpiecznie, ale to dla niego doświadczenie. Cieszymy się, że wygrał, cieszymy się oczywiście show, które zrobili chłopaki, ale zdaję sobie sprawę też, że tam na wyższym poziomie trzeba boksować konsekwentniej, mądrzej, pokazać większy też repertuar i być mądrzejszym. No, przed walką mówił, że precyzję chce pokazać w tej walce, ale chyba troszkę jego atmosfera poniosła, co? Właśnie na ile chcę z nim porozmawiać, na ile to właśnie te emocje, których ja się bałem, szczerze powiem, że poniosą go kibicy i może tak też się stało, a na ile Paweł tak po prostu boksuje, tak? I trzeba porozmawiać z nim. Na pewno zdecydowanie ta walka dała mu więcej doświadczenia niż wszystkie walki poprzednie, tak? Też nie chcę tu mówić, że przeciwnik był jakiś tam asem, bo tak nie było, ale też nie zapominajmy, że Paweł też nie ma za dużo walk, absolutnie nie miał żadnego mocnego przeciwnika we wcześniejszej swojej karierze, nie miał też jakiejś tam cudownej kariery amatorskiej, więc każda taka walka dla niego to jest wielki plusik. Ale Włoch pokazał oczko w kilku akcjach, zwłaszcza w trzeciej rundzie, gdzie tam wydaje się podłączył Paweł. Tak, podłączył, tak mi się wydaje, że podłączył, tak. Paweł pozbierał się, ale było nerwowo. Włoch pokazał swoje atuty, ciosy sierpowe, wiara, bo on to nie przyjechał wygrywać tej walki na punkty. On chciał Pawła wciągnąć w pułapkę i skasować jednym ze swoich ciosów sierpowych. I co dalej, bo są te pasy regionalne. Pewnie zaraz Paweł pojawi się gdzieś tam w rankingu, czy IBO, czy WBA i jakie dalsze plany? No po to inwestujemy, po to zapraszamy dwie federacje, żeby Pawła, który już ma swoje lata, nie jest młodym zawodnikiem, żeby wciągnąć w te rankingi, żeby Paweł zaczął istnieć żeby był obecny przy możliwości walki o mistrzostwo świata. O to nam chodzi. Wiadomo, że jeszcze mówię nawet nie o terminie, a o jego poziomie bokserskim. Jeszcze nie to, tak, ale chyba każdy zawodnik, który zaczyna zabawę, jeśli chodzi o bok zawodowy, marzy o pasach tych najważniejszych federacji i po to ten krosik dzisiaj był zrobiony. Garcia pokazał, że potrzebuje po prostu mocnych rywali. Ta walka wieczoru dla niego to jest coś, co planujecie? Tak. Dlatego pomiędzy innymi ta walka, a oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyszło tak, jak wyszło, takich przeciwników nie chcemy. Ale tak, chcemy dla niego dużo walkę, chcemy walkę o któryś z pasów, wiadomo, na razie regionalnych i na pewno o wiele lepszego przeciwnika będziemy w ich osłonego inwestować. Kozłowski czymś pana dzisiaj zaskoczył? No nie to, że zaskoczył. No chciałbym, żeby, bo widzę ich na sali, tak, i chciałbym, żeby oni już pokazywali na ringu więcej takiego bycia mądrości, sprytu. Tego sprytu brakuje Konradowi. On chce pokazać, że on jest lepszy niż on jest tak naprawdę. I to bardzo często wychodzi gorzej. Troszeczkę brakowało mi jakości ciosów, brakowało takiego sprytu zwykle, takiej iskierki. To, co pokazali na przykład zawodnicy amatorscy dzisiaj. Tak? Tego brakuje Konradowi, ale on też będzie boksował inaczej z niego. Chciałbym, żeby on z niego zrobiono artystę, tak, ale no nie wiem, czy to będzie zawodnik, który będzie czarował techniką, taktyką, czy jego boks będziemy mogli nazywać szermierką na pięści, tak. Chciałbym, żeby tak było, szanse oczywiście daje, ale wiem, że to zawodnik, który będzie wygrywał przygotowaniem, charakterem,
i takim natarciem, taką niespokojnością w ringu, żeby nie chciał każdemu udowodnić, że on jest lepszy. Nie trzeba być szermierzem, żeby walczyć o mistrzostwo świata, albo gdzieś tam powojować, nie? Adam Kownacki na przykład. Tych szermierzy coraz mniej, także dlatego czasami boks ostatnio mylą z czymś innym, dlatego kibiców boks zbiera coraz mniej w Polsce, tak? I w halach i przed ekranami telewizorów i trzeba zrobić tak, żeby to wróciło. Trzeba znaleźć chłopaków, którzy mają talent i ich oszlifować, bo to jest sztuka, bo talenty są, tylko trzeba ich oszlifować, tak? I takie talenty są. Natomiast są też zawodnicy, większość na świecie, którzy też wygrywa, zostają legendami, tak? A boksują troszeczkę inaczej. Pytali widzowie w komentarzach, co z Marcinem Siwym. Dlaczego nie zapytałem Marcina Siwego? Pytam, co z Marcinem Siwym. Jakie są plany? Na razie odpoczywam, na razie jego kolej nie przyszła. Mam na horyzoncie dwa warianty bodajże. Jeden dzisiaj z zagranicy odmawiam, bo Marcin dzisiaj poskarżył mi się na łokieć, na ból w łokciach, więc trzeba też porozmawiać, nie było dzisiaj czasu. Mówimy o walkach wyjazdowych, tak? Też tak. Też są warianty, było zaproszenie. Dzisiaj właśnie po rozmowie z Marcinem muszę odmówić jedną walkę ze znanym zawodnikiem. No jest dalej, trzeba zastanowić się, trzeba porozmawiać z Marcinem już troszeczkę dłużej. I szykować kolejną walkę. Czyli tej poważnej rozmowy jeszcze nie było, tak? O której ostatnio pan wspominał? Nie, jeszcze nie było. Jeszcze nie było. Uwaga ciężka. Wspomniał pan o tym, jak się buduje ten boks, tak, że to trzeba tak szlifować. Jak pan teraz patrzy na to, co się dzieje w ogóle wokół sportu walki, jak pan na to reaguje? To, że boks wydaje się w defensywie, a przynajmniej w Polsce, tak? A te wszystkie jakieś szalone federacje freakowe, MMA, to zdobywają popularność. Znaczy, próbuję być realistą i na to po prostu nie poradzimy nic, natomiast jeśli chodzi o miejsce boksu, to sami sobie jesteśmy winni, tak? To był długofalowy proces, że boks jest teraz oglądany o wiele mniej ilością ludzi niż to było nie aż tak dawno, tak? Coraz mniej zawodników, którzy za kilka lat, jest parę weteranów, a za kilka lat będą stanowić o sile polskiego boksu za granicą, tak? Jak tak zaraz zaczniemy liczyć, to nam nie policzymy za długo. Natomiast mam nadzieję, że te wszystkie te freak, to do końca nie znam się na tym, ale że to jest moda po prostu. No, świat jest taki, jaki jest. Musimy pracować na tym, żeby nasza ukochana dyscyplina szlachetna i piękna, żeby po prostu tradycje wygrywały, tak? Że moda się zmienia, natomiast żeby ten boks, tak, jest w kryzysie, ale były czasy, kiedy było źle, potem ten boks się odbudowywał. Mam wielką nadzieję, że tak będzie, tylko my w odróżnieniu od kogoś tam po prostu nie tylko mówimy o tym, a naprawdę działamy. Inwestujemy w podstawy, tak jak powinno to wyglądać i mamy wielką nadzieję, że to przyniesie korzyści już niebawem. Czyli to taki długofalowy proces, nie? Polska Boxing Promotions jest długofalowym procesem. To jeszcze zapytam na koniec a propos Artura Szpilki, bo na pewno się widujecie, jak pan się zapatruje na to, jak Artur teraz wojuje na tych arenach. Znaczy, no widujemy się, już dawno nie widzieliśmy się, ostatnio tam wymieniliśmy się informacjami, tak. Wiem, no wiadomo, próbuję, co bym nie myślał, ale próbuję śledzić za karierami, czy co się dzieje z zawodnikiem, którym trochę serca i zdrowia oddałem, tak, także tak, wiem, z kim będzie boksował. Sibiu. Co mogę powiedzieć? No, w boksie chyba było już trudniej, zaproponowane pieniądze, które Artur oczekiwał w tej dyscyplinie. Jest dorosły, niech robi co chce. W boksie boksował mistrzostwa świata, emocji polskim kibicem dostarczył. Mówili źle, mówili dobrze o nim, ale mówili, tak? I emocje wzbudzał,
jeśli chodzi o boks, tak, i chwała mu za to. Były momenty lepsze, były momenty gorsze, jak to w życiu. Nie był Artur, nie jest Artur czarno-białym, tak, ale myślę, że kariera bokserska już się skończyła i może łatwiej mu będzie tam, gdzie jest teraz.